Kacper Sosnowski, witam i zapraszam na licznik. No i sam się zastanawiam, do czego my mamy odliczać. Czy do otwarcia Stadionu Narodowego? Nie no, bądźmy tradycyjni, odliczmy sobie do Euro, do tej imprezy mniej niż 137 dni. A dziś w naszym programie... Ukraińcy zagrają na Monteverescie. Piłkarskie tezy trenera Majewskiego. To jest różnica być a grać. W programie także Sielanka nad Pilicą, czyli ośrodek Chorwatów. Gościem tego licznika jest Stefan Majewski, trener reprezentacji Polski do lat 21, wielokrotny reprezentant Polski, medalista Mistrzostw Świata z 82. Witam panie trenerze. Witam serdecznie. Nieco ponad 4 miesiące do Euro zostało, ale ja zacznę nasze spotkanie od pana subiektywnego podsumowania tego, co ostatnio w polskiej piłce się działo. Trzy kategorie panu podam, a pan będzie starał się do nich dopasować wydarzenia. Sukces polskiej piłki w 2011 roku to... Na pewno byliśmy w bardzo trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o pierwszą drużynę, bo jeżeli pierwsza drużyna nie gra w meczach eliminacyjnych, to jest to różnie spostrzegane. Jeżeli chodzi o piłkę młodzieżową, tutaj zanotowaliśmy pewne sukcesy, nasze reprezentacje młodzieżowe zaczynają odnosić sukcesy, zaczynamy wygrywać nawet z Niemcami. Zaczyna to iść do przodu i myślę, że to jest najbardziej jakiś taki pozytywny znak. No to teraz porażka 2011. Jeżeli chodzi o moją reprezentację, to bardzo niekorzystnie wpływa na to, że przegraliśmy u siebie z Mołdawią, bo potrafimy na wyjeździe wygrać z Albanią, potrafimy wygrać u siebie z Albanią, co oczywiście Albania nie jest, ale potrafimy na przykład w dziesiątkę zremisować w Portugalii. No i wstyd minionego roku w polskiej piłce. Czy taki był? Na pewno dziennikarze patrzą zupełnie inaczej na pewne sprawy jak trenerzy i tutaj nasze zdanie nie zawsze musi być podobne lub powiem inaczej, wręcz przeciwne. Czyli ten temat, rozumiem, wstydliwych wydarzeń pan troszkę pomija? Raczej pomijam. Martwi pana kalendarz na najbliższe nawet pół roku, jeżeli chodzi o mecze reprezentacyjne? Nie tylko pana drużyny, ale też drużyny Franciszka Smudy, bo to tak naprawdę ona ma zaraz za 4 miesiące najważniejszą imprezę przed sobą, a jak tak popatrzę na ten kalendarz, to co my gramy? Gramy z Portugalią, mówię o pierwszej drużynie, potem dopiero mecze w końcówce maja, czy to aby nie za mało przed najważniejszą imprezą? UEFA na pewno wzięła wszystkie aspekty pod uwagę. Każda liga praktycznie musi się w pierwszych dniach maja kończyć. Tutaj, jeżeli cokolwiek gdzieś się stanie, mam na myśli pogoda czy coś takiego, nie byłoby już żadnego terminu, żeby te mecze przełożyć. Dlatego tak został pewnie skonstruowany ten kalendarz. Nie ma co narzekać. Musimy sobie z tym poradzić. To o piłkarzach zaraz będzie. A na razie, proszę państwa, przegląd najważniejszych informacji dotyczących Euro. Już 29 stycznia kolejna impreza na Stadionie Narodowym w Warszawie. Kolejna niesportowa, chociaż wszyscy zainteresowani będą mogli zobaczyć, jak grają m.in. WW, Zakopower, T-Love czy Lady Punk. Grają na gitarach, bo piłkę na obiekcie będzie można pokopać 10 lutego, gdy na stadionie będzie murawa. Za 18 dni opóźnień w oddaniu do użytku stadionu PGE Arena Gdańsk generalny wykonawca zapłaci miastu prawie 4,7 miliona złotych. Wysokość kar i przyczyny opóźnień wyjaśniała w Gdańsku specjalna komisja powołana przez inwestora i wykonawcę. Grupa donieckich wspinaczy w przeddzień rozpoczęcia Euro 2012 planuje zorganizować mecz na najwyższym szczycie na ziemi. Ukraińcy pokopią sobie piłkę na Mount Everestie, 5600 metrów nad ziemią. Życzymy gorącej atmosfery. Stefan Majewski z nami dzisiaj w studiu. Panie trenerze, a propos piłkarzy, bo jest troszkę tak i to dobrze, że niektórzy z naszych reprezentantów są coraz bardziej cenieni na świecie, w Europie. Ceny za Lewandowskiego czy Szczęsnego są wysokie, ponoć za lewego 20 milionów euro. Tyle trzeba będzie dać. Ja mam do pana pytanie, czy są ich następcy? Na pewno są, bo jeżeli popatrzymy na naszą drugą ligę, pierwszą ligę, czy na nasze reprezentacje młodzieżowe, to powoli pojawiają się bardzo dobrzy zawodnicy. Problem jednak polega na tym, że w większości zawodnik musi sobie uświadomić, czy inaczej powiem, postawić cel. Bo ci zawodnicy, którzy są wybijający się, dostają bardzo dobre propozycje, bardzo kuszące propozycje z zachodu, jeżeli chodzi o wartości materialne, chodzi tu wiadomo o pieniądze, bardzo wysokie kwoty. Natomiast ci zawodnicy bardzo często idą do klubów bardzo mocnych, bardzo silnych. I co się dzieje? Taki zawodnik w wieku 18, 19, 20 lat, jeżeli pójdzie do klubu bardzo mocnego i nie będzie grał, to nie będzie się rozwijał.
I tutaj mamy największy problem. To nie tylko w piłce młodzieżowej, tak samo w piłce dorosłej. Popatrzmy sobie, jeżeli popatrzymy na historię, co się działo w poprzednich mistrzostwach świata, czy jeżeli selekcjonerem był Jurek Engel czy Paweł Janas, nasi zawodnicy pozmieniali barwy klubowe, poszli do lepszych klubów. Oczywiście za tym szły ogromne korzyści materialne, ale co się stało? Ci zawodnicy zaczęli tracić swoje stałe pozycje. Tutaj z tym nie potrafiliśmy sobie poradzić zarówno w jednych, jak i w drugich mistrzostwach świata. Oby ten problem się nam teraz nie pojawił. Proszę popatrzeć na młodzieżowców. Mogę powiedzieć tutaj z własnego doświadczenia. Zawodnicy, którzy, Miłosz Przybecki, który był wielkim talentem, poszedł do Polonii Warszawa. Co się stało? Bardzo rzadko albo w ogóle nie grał. Czyli nie ma go, prawda? Można no w tej chwili poszedł do Korony, zmienił, został wypożyczony do Korony Kielce. Może się odnajdzie, ale tego również nie wiemy. Krychowiak, który bardzo dobry zawodnik, grał bardzo dobrze. Poszedł do Bordeaux, no gdzie praktycznie znowu nie zagrał. W tej chwili zmienił barwy klubowe. Dlatego jest to bardzo ważny element. Myślę, że tą szansę należy wykorzystać, ale zawodnik szybko powinien sobie, że tak powiem, zrobić rachunek sumienia. Dam radę czy nie dam? Jeżeli nie, to muszę być realistą. Ta półka jest na razie dla mnie za wysoka i muszę zrobić wszystko, nawet iść jedną klasę, zejść czy dwie klasy niżej, ale muszę grać. Wspomniał pan kilka nazwisk, jest też Klich, Salomon, Możdżeń. Czy któryś z tych zawodników pana drużyny to jest rzeczywiście international level już teraz albo za chwilę będzie? To jest bardzo dużo, ja wymieniłem kilka. Pamiętajmy jeszcze o zawodnikach Bundesligi, Sobie, Klich. To są naprawdę zawodnicy, którzy posiadają ogromne umiejętności. Tylko tak jak powiedziałem wcześniej, oni muszą grać. Może Franciszek Smuda ma lepszą kartę przetargową niż pan. Jak powiedział Ludowikowi Obraniakowi, że on musi grać, to Francuz z polskim paszportem ponoć stanął na rzęsach, żeby tylko opuścić Lille i zameldować się w Bordeaux, gdzie no ma grać. Ale musimy poczekać, zobaczymy, czy będzie grał. Myślę, że tutaj największą kartę przetargową mają menadżerowie, którzy powinni dbać o wizerunek zawodnika, o jego rozwój. A my w naszym programie odwiedzamy bazy treningowe drużyn, które pojawią się w naszym kraju na Euro. Przyszedł czas na Warkę. Tam był nasz szalony reporter, a niedługo będą tam Chorwaci. Cześć, tu szalony reporter Antek Bogdanowicz. Jestem tutaj z moim operatorem Markiem oraz panią Dorotą z hotelu Sielanka nad Pilicą. Proszę się pomóc. I dzisiaj odwiedzamy ośrodek pobytowy Chorwatów. Tutaj nasi goście wieczorem się relaksują, korzystają z baru, grają w bilarda, grają w piłkarzyki, oglądają mecze, tudzież bawią się. Mamy dwie restauracje, ta restauracja oraz art cafe, ta bardziej otwarta tutaj na tarasy. Rozumiem, tutaj jest najlepsze miejsce na zakończenie dnia. Tak, po udanym meczu mam nadzieję, że takich momentów będzie jak najwięcej. Tego życzę naszym gościom. A więc w szelskiej kominkowej atmosferze z Szelanki nad Pilicą żegna was Antek Bogdanowicz oraz Dorota Waga. 100 hektarów terenu do dyspozycji chorwackiej ekipy. Pan woli takie ustronne miejsca, czy gdzieś tam centrum miasta, gdzie coś się dzieje? Ja zdecydowanie wyciszenie. Jeżeli jest możliwość wyboru ośrodka znajdującego się w centrum wielkiego miasta, czy poza gdzieś las, jezioro, to zdecydowanie jestem za tym, żeby jechać tam, gdzie jest zupełna cisza i spokój. Panie trenerze, czego panu życzyć, czego życzyć polskiej piłce na ten nadchodzący rok? Ja myślę, że mnie i wszystkim trenerom, zawodnikom trzeba życzyć dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze w karierze zawodnika, a polskiej piłce, żeby się rozwijała bardzo szybko i żebyśmy wrócili
do tych czasów, jak ja byłem zawodnikiem. Przemówiła o osiągnięciach. O osiągnięciach. No to życzymy, proszę Państwa. To przyłóżmy sobie może osiągnięcia pana trenera, czyli brązowy medal na Mistrzostwach Świata na brązowy medal Mistrzostw Europy. Wszyscy będą zadowoleni. Ja będę na pewno, chociaż nie wiem, w tym momencie mogę stać się wrogiem Franciszka Smudy, bo on by chciał złoto, ale myślę, że się jakoś dogadamy, jak zdobędziemy to trzecie miejsce. To akurat 20 lat mija, bo tak. 2012 mamy, więc taka miła by była rzeczywiście niespodzianka dla Polski. Ile lat? 20, dobrze liczę, 82, 92, 2000. Nie, 30. Tak się rany, po prostu jak jakoś młodo poczułem, czy tylko 20 lat minęło. No tak, panie trenerze, no to żeby nie trzeba było czekać 30 lat kolejnych na medal z Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Świata. Tego życzę panu i polskim piłkarzom. Trener Stefan Majewski, dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Troszkę sobie pocudowałem z tą matematyką, a teraz pocuduje Paweł Zarzeczny w cotygodniowych cudach przed Euro. Przez te miesiące dzielące nas od turnieju słyszeć będę zewsząd to samo. Podpowiedzi. Zwłaszcza jak jakiemuś zawodnikowi wyjdą dwa kolejne mecze albo strzeli gola z połowy boiska, przewrotką na przykład. Na mnie to wrażenia już nie robi, bo dobór zawodników zawsze poprzedzony jest dłuższą obserwacją. Na przykład słyszałem jesienią, że to skandal, iż nie powołałem Bartosza Salamona, który gra we Włoszech i z którym podobno interesuje się Pep Guardiola z Barcelony. Otóż wielbicieli tego talentu muszę zmartwić. Stefan Majewski, który w PZPN pracuje z młodzieżą, miał Salamona tydzień na zgrupowaniu i mówi, że chłopak na boisku spacerował, ani razu nie przyspieszył, nie pomagał kolegom w grze, nosił tylko głowę w chmurach, jakby już był wielką gwiazdą Calcio i całego świata. A jaki był Salamon poza boiskiem? No to Stefan też nic dobrego mi nie powiedział. Więc nie ma tematu, chyba że on się za siebie weźmie, bo to gra zespołowa, a nie popisy. Przy mnie popisywać to mógł się tylko Kaziu Dejna. A przy okazji widać, jaki jest sens prowadzenia drużyn młodzieżowych, bez względu na ich wyniki. Zawodnicy są obserwowani nawet wtedy, kiedy o tym nie wiedzą, na meczach i zwłaszcza na zgrupowaniach. I widać jak na dłoni, kto z nich chciałby wszystko zdobyć należąco, bez wysiłku, na srebrnej tacy, a kto chce się poświęcić i walczyć. Dlatego Stefan, choć ludzie czasem się z niego śmieją, robi wspaniałą robotę, prawdziwą selekcję. Aha, a gdyby ten Guardiola Salamona naprawdę chciał, no to przecież chyba by go miał.